me. Walczymy, tak? Nie płaczemy, walczymy do końca i bawimy się. Każda dyscyplina sportowa uczy samodyscypliny, no bo wymaga przyjścia na trening, uczestniczenia w zajęciach. Trenerzy są ostrzejsi niż nauczyciele w szkole, dlatego więcej wymagają. Te walki one uczą włączenia i wyłączenia agresji. Uczy się podstaw, czyli biegania, różnych ćwiczeń, przewrotów, a potem coraz bardziej zaawansowanej gimnastyki. Przede wszystkim bardzo duża sprawność, gimnastyka, gdzie tego w tej chwili w szkołach brakuje, celeban. On zaczynał od judo. Przyszedł moment, kiedy stwierdził, że judo nie jest jego powołaniem, ale to mu nie przeszkodziło, żeby zrobić naprawdę światową karierę. Wprowadzają dzieci na sztuki walki, dajemy im czas do tego, aby mogły w przyszłości zdecydować, co naprawdę chcą. Moje dzieci trenują i dlatego też powiedziałem. Niektórzy myślą, że jestem trenerem, zmuszam. Ja swoje ambicje spełniam sam, zdobyłem swoje medale. Naprawdę nie spełnią się przez osiągnięcia moich dzieci. Zdecydowały się na to, żeby chodzić na treningi. Wymagam, żeby 3 razy w tygodniu chodzimy na treningi. Jeżeli któregoś razu powiedzą, tata nie, okej, nie to nie. Ale coś będę musiał robić. Do pewnego momentu będę wymagał, że coś muszą robić, bo nie można być tylko i wyłącznie taką osobą, która przychodzi i siedzi, nic nie robi, komputer. Nie, moim zdaniem nie tędy drogi. Sąsiu! Wszyscy! Legal team! Ha!